Siemaneczko mordeczki, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Agro Team Games. Jest to seria Zosiny V3, tak, dokładnie tak. Po dłuższej przerwie, w sumie po tygodniu nie pojawiania się odcinków z Zosiny V3, ale to zaraz powiem dlaczego, co i jak. Powracamy ponownie i dzisiaj widzicie Massaya Fergusona 399 z kultywatorem, tak, on ma około, jest ma 5 takich jakby tych, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale my sobie jedziemy skultywatorować troszeczkę, że tak wam powiem, z tego względu, ponieważ, o Jezu, czekajcie, ja sobie muszę podgłośnić, bo dawno nie grałem w sumie, głośno 20%, okej. Dobra, oj, teraz będzie gitara i my sobie idziemy kultywatorować nasze pola. Dokładnie tak, lecimy sobie na szybkości. Tak, po dłuższej przerwie nie pojawiania się odcinków, powracamy z powrotem, a to był taki powód, ponieważ że odcinki się nie pojawiały. Niektórzy powinni wiedzieć, ponieważ byłem na wakacjach i tata też wrócił z zagranicy tam na chwilę. Na urlopie pojechaliśmy sobie na wakacje. No i wyszło to tak, jak wyszło, no nie? Że tak wam powiem. No i tutaj sobie sami widzicie, ładnie sobie będziemy kultywatorowali to pole. I dlatego miał były odcinki cały czas tylko ponagrywane sobie do przodu. Nie nagrywałem przez te dwa tygodnie ostatnie, czyli dokładniej od soboty. O nie, od... O Jezu. Od poniedziałku dajmy. Tak, od poniedziałku, czyli równy tydzień. Nie nagrywałem wcale odcinków. No z tego powodu, ponieważ tata był, no nie, to nie nagrywałem, no nie. Wolałem z nim spędzić, pojechaliśmy też do Włoch na wakacje tam. Niektórym osobom pisałem, co opisały do mnie na Facebooku. I tak, teksturę, już wam mówię, teksturę... Jejku, przepraszam za takie jakieś tam dźwięki. Teksturę belek, tak, teksturę belek, o tych belek akurat, których sami tam widzicie. Podam wam, zrobię oddzielne filmiki, pokażę wam jak to wszystko wgrać. Bo strasznie, strasznie, ale to bardzo strasznie dużo osób mnie się pyta, jak wgrać tą teksturę. Tą teksturę belek, jak wgrać. I to już czasem naprawdę, mordy, nie wiem dlaczego, ale mnie to strasznie denerwuje. No nie, ale no nic na to nie poradzę. Miałem to zrobić już wcześniej, no ale wyszło tak, że tata wrócił, tak jak właśnie wspominam. O Jezu. No dobra, w sumie tak może być. Że tata wrócił, no to po prostu tego wam nie nagrałem. I przepraszam bardzo was, was wszystkich, że tego nie nagrałem, no ale to nagram. Nagram to i nie odpisywałem też wszystkim na komentarze, tylko tam polubiałem. Miałem chwilę, znaczy w sumie miałem cały czas wolny czas, no ale wolałem już sobie poleżeć na plaży, czy coś tam pozwiedzać, no nie? No. Więc stwierdziłem, że tylko polajkuję, czyli polubię tam, no polubię, o. Polubię, czy tam serduszko w komentarzu i tyle. Tam czasem może zdarzyło się odpisanie na jakiś komentarz. No, ale teraz już ten komentarze będę odpisywał cały czas od dzisiaj w sumie praktycznie, że tak powiem, no nie? Bo myślę, że to i tak będzie spoko, bo fajnie jak odpisuję na komentarze i mi też różne osoby odpisują jeszcze, więc to jest naprawdę fajne, spoczko uczucie, no nie? Dobra, dźwigniemy sobie tu, cofniemy sobie na wstecznym, że no to nie trzeba, no nie? Kultywatorowanie takie jakby, no nie wiem, że po bardzo powinno być kultywatorowanie, ale ja robię, no to jakby co widzi ten, nie? No właśnie. Dobra, załapało. Kurde, znaczy się, dawno nie nagrywałem i tak mi się dziwnie nagrywa, że jest, naprawdę mordy. Ale ogólnie wszystkim dziękuję właśnie za oglądanie tych filmów, bo naprawdę z Osiny przez ten czas, co mnie nie było, to naprawdę mega była oglądalność. Mega, mega bardzo duża i się mega też z tego powodu cieszę, ale przynajmniej to jest fajna tekstura ogólnie mówiąc tego kultywatora. Jest fajna tekstura tej gleby, no nie? Naprawdę bardzo realistyczna jest, że tak powiem, no nie? Mi się to podoba, jak najbardziej. Jezu, muszę się powrócić tak, jak to nagrywałem, bo dwa tygodnie od komputera to chwilę jest nawet, no nie? No i wygląda tak, jak sobie muszę to zauważyć, no nie? Znaczy, wy tego nie widzicie, wy to widzicie normalnie, ale dla mnie to jest tak kurde dziwnie, że to takie dziwne, strasznie uczucie. Coś
Ja zrobię do tyłu. Bo tutaj, żeby w razie było, jak trzeba będę brał pelty, no nie? Stąd, no to żeby tam jakieś, wiecie, nie musiał jeździć po zbożu, czy po czymś tam, no. Nie musiał jeździć po zbożu, czy coś takiego podobnego, no nie? To taki tam odstęp sobie zrobiłem. I tak nie wiem, czy krzynikiem, tym masajkiem będzie ciężko mi się tam wyrobić. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie kultywaturuję, będzie drugi pokos. Tak, drugi pokos, tylko będę kupił zbierającą, że tak wam powiem. Z tego powodu, ponieważ będę chciał do silosu dać wszystko zboże. Tak, i może jeszcze teraz zrobimy właśnie taką akcję, że... No, że po prostu, kurwa, jakby to wam powiedzieć. Zrobimy taką fajną akcję, że kupimy nowy ciągnik z przednim tuzem. Mód taki z 120-130 koni, żeby mógł dwie kosiarki ciągnąć, no nie? Na przód i na tył. No to też by było spoczku fajnie, by to tak w miarę wyglądało. No ale to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też, że tak powiem. No. A myślę, że taki. Zróbmy sobie to pole. No jak się wyrobimy w 15 minut, to sobie skończymy wtedy odcineczek lub zrobimy to pole. Zależy, ile nam zostanie, no nie? Bo nie chcę też długiego nagrywać, tak dla mnie, bo to męczące. Jeszcze wczoraj była niedziela, przedwczoraj w sumie w sobotę byłem jeszcze na rzece. Znaczy na rzece. Na rzece byłem chwilę na sienia... On nie na sieniawie, Jezu, co ja mówię. Na nieco tej sieniawy ogólnie. Hej. No takim jakby zalewie. O. Z kolegami tam byliśmy sobie. No, a propos, tak wam powiem, takiej sytuacji, że do Włoch pojechaliśmy samochodem. Tak. Pojechaliśmy, to było w tam, nie tak jakby wczoraj, tylko w tam, tydzień temu, no. Tydzień temu w czwartek, no nie? Tak w czwartek pojechaliśmy samochodem naszym. Osobówką, w sumie nie naszym, tylko moim. O, że tak, o. I to lepiej zabrzmi. Moim, bo moim pojechaliśmy samochodem do Włoch, tak. No i wyszło tak, że jak wracaliśmy, to wracaliśmy w piątek. Tak w piątek z rana wyjechaliśmy z Włoch. No to tata miał wrócić z nami tutaj do Polski, tutaj gdzie mieszkamy. Ale pojechał od razu, zawiozłem go. No, troszeczkę musieli, no sporo musieliśmy kilometrów nadłożyć. No ale żeby nie tracić pieniążków tam na bilet i w ogóle, to go zawiozłem tam do Szwajcarii, no nie? No, samochodem, no i wracałem sam, kurwa, przez całą drogę. 17 godzin wracałem osobówką. Tak, i tutaj i tak jest dobrze, bo jak ostatnio w sumie, było w listopadzie, jak byłem tylko samochód zawieźć takiemu znajomemu, nie mojemu, tylko tacie, no to jechałem 21 godzin, ale to z tego powodu, że były korki i w ogóle, no nie? No to zmienia postać rzeczy w sumie też. No ale tak to całą drogę zrobiłem, jechałem sam. Była ze mną siostra jeszcze i dziewczyna, ale dziewczyna nie ma prawa jazdy. Dziewczyna nie ma prawa jazdy, siostra ma, ale stwierdziłem, że na autostradzie wolę samochodu nie dawać. Jechała taką boczną drogą, ile tam było, ze 100 km może. No to ja się przespałem i tyle. I do domu wróciliśmy w sobotę, o której, o drugiej w nocy, coś takiego. No. Druga, trzecia w nocy, coś takiego. A w piątek już nie pamiętam, o której wyjechaliśmy. Byłem kurwa taki zmęczony, że ja pierdolę. Ale powiem wam, że na autostradzie nie żebym się chwalił czy coś, no nie? Ale zapierdalałem jak popierdolony. Serio. Kurwa, autostrada w Niemczech to mi unikała momentalnie, bo w Polsce to już tak nie jechałem szybko. Kurwa, 180, 170 cały czas. Na tym pomaciku sobie ustawiłem i rura. Łogi na tłoki. No tylko wiadomo, że większe spalanie przy takiej prędkości, no ale mi się śpieszyło. No i jeszcze w sobotę poszliśmy na imprezę, byliśmy nad takim zalewem, popływaliśmy z kolegami. I pogadaliśmy tam, no nie, po prostu, jak to znajomi, no nie. I poszliśmy jeszcze później na imprezę w sobotę. Nigdy więcej byłem taki wymordowany.
No i jak wróciliśmy jeszcze z tych Włoch i tam jeszcze co byliśmy tatę zawieźć, to kurwa mać, no byliśmy coś koło drugiej, trzeciej, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. W domu, no to się zanim się wykąpałem, jeszcze coś zjadłem, no nie. No dajmy na to pół godziny, no nie. I poszedłem spać. Kurwa, o 6 godzinie musiałem wstać. W sobotę. Tak. Myślałem, że pierdolę tam. Bo musiałem jechać olej wymienić w samochodzie. Nie moim, ale musiałem ja jechać. No ale no cóż, no to pojechałem. No nie? I tak jestem, byłem wymordowany. Tak jak przed chwilą mówiłem, poszliśmy jeszcze na tą imprezę. No wyszło jak wyszło. No oczywiście się spiliśmy wszyscy. Spiliśmy się kulturalnie. Kulturalnie piliśmy alkohol. Spożywaliśmy alkohol, no nie? No. I w sumie... A tak się skończyło, że do domu wróciliśmy w niedzielę. Znaczy ja już wróciłem jak było jasno, nie wiem jak tam reszta, no nie. Ale też coś takiego. No nie jasno, no to sobie wyobraźcie, na chwilę poimprezowaliśmy. No i teraz to w niedzielę nagrywam, to kurwa się czuję tak chujowo, że ja pierdolę, taki śpiący jestem. Ale o Jezu, aż mi się wyszło z trektura. Ale stwierdziłem, że nie, dla was, dla moich widzów kochanych się postaram nagrać odcineczek. No i właśnie to robimy, oto w tym momencie. Właśnie to w tym momencie to robimy sobie. No nie? O Jezu, czekajcie. Dobra. Rura, łomie, natłoki. I jademy dalej. No nie, kiedyś to kurwa było. Że tak powiem. O, ale a propos tego, bo wiesz co zajebiście było na tych wakacjach. Polecam wszystkim jechać do Włoch. A byłem we Wenecji, byłem w Rzymie. Jeszcze jakieś jedno zjebane miasto, ale to nie pamiętam już nazwy. Ale fajnie, nie zjebane, tylko znaczy fajnie to było, bardzo fajnie, no nie? Ogólnie jak będziecie do tych, do Włoch, to jak chcecie sobie kupić alkohol, no nie macie zamiar spożywać alkohol, to kupcie sobie w Polsce, polecam. Bo 8 euro za alkohol 33 ml, no to troszeczkę jednak to jest, no nie? Tak mi się coś wydaje. No nie, 0,33 za 8 euro, 9 różgie, no nie? I to w normalnym sklepie. Serio. No ale no cóż. Się mówi, trudno. Ci pojechała na wakacje, się im nam zamarzyło wakacji, no to no. No, nawet spoko jestem ten kultywatorek. No i do 15 minut się prawie wyrobimy, więc mi się to będzie podobało. Czemu on to nagle kurwa zwolnił? Nie wiem, nie wiem. I ja nie wiem. I tutaj sobie pojedziemy, sobie zasiejemy. Jakieś tam zimowe jęczmień o zimy pewnie. Zasiejemy. I kukurydzę też trzeba będzie kupić, siemnik do kukurydzy. Ale trzeba będzie zakupić. No. Ale to jeszcze, kurwa, sporo czasu będzie, no nie? Ogólnie mamy 98 tysięcy. I jeszcze trochę zboża chyba, ale nie wiem nawet. Ale mamy belki, więc jakby ktoś chciał kupić, to zapraszam, telefon znacie. Lub gdzie mnie znaleźć, też znacie. Łosina, V3. Numer domu 69. Hehehe, ale ze mnie się pieszy. A żebym się uśmiał. Dobra mordeczki, a no to w tym momencie wszystkim dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę oraz przycisk subskrybuj i my się widzimy już w kolejnym. Więc trzymajcie się do następnego. Na razie, cześć i elo.